Które zabiorę do grobu, bo nie chcę czuć się winny fali masowych samobójstw. Masz przed sobą przewodnika po wschodniej stronie żelaznej kurtyny chodnikach. Empiryzm i ezoteryka tutaj się przenika. Powłoka ludzka zadokowana w nogach osiedla Orlika, a najwyższa czakra wciąż w obokach się przemyka. Dotyka tego, czego nie dotknęła lajka z pokładu Sputnika. Oczy przymknięte, zamglone, przekrwione. Sensory percepcji pracują jak szalone. Wciąż uwolnione, kurczą się i rozplatają. Eksplorują odległe zakątki galaktyki. Potem cofają do samego rdzenia ci, gdzie raporty znajomi jak wzbiły się wysoko. Rejestrując to, czego nie dostrzegło ludzkie oko jeszcze. Mówią mi, jak ludzie głusi, niemi, ślepi chcieli zniewolić się w kleszcze. Spójrz na Japonię, tam natura bierze rewanż. Ja bardzo dobrze wiem, do czego to zmierza. Za późno przypominać sobie formułę pacierza. Za późno przypominać sobie formułę pacierza. Amplituda wychylenia się od normy wyższej sfery umysłowej, surowego majestatu formy wciąż trzyma poziom w wysokim rejestrze, choć docierają głębiej niż ktokolwiek nie dotrze długo jeszcze. Nadchodzę teraz tu, słyszysz w głowie biały szum. Właśnie nadchodzi reprezentant WSU. Wyższa sfera umysłu przedziera się przez tłum. Misterni mistycy robią w mózgu tysiąc dziur. Przybywają tu prosto zza siedmiu gór. Bez nadziei burząc mur, inspiracje czerpią z chmur kosmosu, wszechświata, chaosu. Ram złożony jak konstrukcja atomu. Mędrcy wschodniej Europy, filozofowie betonu, podążający za gwiazdą hip-hopu, nie zbaczając tropu. Mamy w sobie wiele polotu, ezoteryki, rytmiki. Sticky, kibum, idź do przodu, bo zostaniesz nikim. Nie stój w miejscu, stestuj, sprawdź to człowieku. Idź na przekór, na co czekasz człowieku. W XXI wieku otoczony molekuł ogromem, za powieką wybuch atomowy, w pogoni za myśli peletonem, w murach swej alkowy. Wszędzie spotykany przekaz podprogowy, manipulowany, nieświadomy. Mówiłem to kiedyś, no to sorry, to rozmowy skory, to tylko pozory. Każdy każdego olewa, niestety nie wiem, co jutro nam zaśpiewa. Może triumfalne pieśni, może żałobne melodie. Oto właśnie WSU, mędrcy Europy Wschodniej. A kiedyby ktoś do ciebie tak powiedział, czy swoją duszę byś tak tanio zaprzedał? Czy jednak twoje przekonania nie są na aukcję, w której ja jestem stałym bywalcem? Pokazuję palcem typa w kominiarce, który do budynków targnął walcem, by powiedzieć o odwiecznej walce. Gdy mi powiesz, do tego zatańczę, ale swój rytm życiowy zachowam. Dobrze funkcjonuje moja głowa. Reprezentant WSW nie potrzebuje poklasku ani reflektoru blasku. Słowa pogibią o poranku, by dotrzeć do Mekki duchowej, osiągnąć stan wyższej sfery umysłowej, najczystszej ścieżki życiowej, wschodu filozofii przyswojonej. Automat naładowany słowami jak pustynia piramidami. Ja słowami robię origami, ostre cięcia wykonuję nożycami. Jak Edward Nożyco ręki prezentuje swoje wdzięki, do kieszeni wpadają dzięki, to dzięki ogólne. Sarkofag opuszcza mumie, w najgorszym przypadku skończysz w urnie. Jak nie eksplodujesz, ci łeb urwie. Spadając do celu w Europie Wschodniej wylądujesz, potulnie jak baranek, rozczarowany tym krajem. WSU pozostanie twoim rajem.